Dobra. Elo, elo, z tej strony Kapitan Blady. Dzisiaj sobie gramy w Raid, druga wojna światowa. Ogólnie rzecz biorąc, ostatnio robiliśmy bardzo ciężką misję, która nam się nie udało zrobić. Robiliśmy na hardzie, dzisiaj trochę ułatwimy zadanie. Tą misję zrobimy już na normalu. No i zobaczymy, co nie. No, myślę, że możemy startować. Dobra, chodźcie. Na normalu już nie powinno być problemu. Oczywiście na początku spróbujemy zrobić to na cicho. Może się uda, jak nie, no to po prostu zrobimy misję, będziecie widzieć, jak to zrobić, jak to zakończyć. No bo na hardzie troszeczkę mieliśmy problem, troszeczkę takiego nieogarnięcia jeszcze. To myślę, że może na razie jeszcze zróbmy na normalu sobie. No, ja sobie trochę karabinek ulepszyłem, mam trochę lepszy celownik, lepsza celność, więc zawsze spoko. Ej, ale to jest, wziąłeś pierwszą misję. Naprawdę? Gdzieś Boże. pierwszy od nich walty. Boże, ty, O jakim cudem. nie. Dobra, to poczekajcie, to Zrobimy na nie. cicho tą misję. Och, nie, no bez sensu. Chociaż nie wiem, jak tutaj trzeba powysadzać wszystko w powietrze. Nie wiem, czy to da się na cicho zrobić. Wysadzanie w powietrze na cicho. Nie, no może trzeba tam, wiesz, podejść, popsuć coś. Może ten. Dobra, to poczekaj, to wracam do kampu. No, dawaj. Też będzie trzeba nagrać odcinki, jak to robimy na cicho. No Tylko się tak, trzeba to nauczyć to oczywiście. robić, bo to, Spoko, wiesz. spoko. Nauczymy się, znasz, jesteśmy profesjonalistami, się Tak odwalić. jest. My się już, jak będzie trzeba, to się już nauczymy. No, ty już tutaj się nie martw. Pokażemy, No. jak to się robi na cicho. No dobra. No dobra, to Hunters. No, teraz jest dobra misja wzięta, idziemy. To Och, jakie na tej ognice. bomby w ogóle jest napisane Easter egg for Uncle Adolf, nie? No No tak, tak. jeszcze with love napisane i serduszko. I zaczynamy. Okej. Swoją drogą, jak ktoś lubi takie klimaty właśnie bicia Niemców czy coś, to polecam film Bękarty Wojny, jak ktoś nie widział. Oglądałem. Też jest rozpierdol właśnie taki. No, Tarantino filmy. To się Dokładnie. to oglądam akurat, całkiem fajnie robi, rozpizdziec. Dobra, teraz zrobimy taką prostą misję. Dzisiaj Jaka na tam? O, cicho. znowu noc. Dzisiaj. Ej, to Dwa słabsza, razy w ej, nocy. słabszą widoczność teraz mają Niemcy, bo nie, co, po ciemku jest. Tak działa? Nie wiem, tu jest, uwaga. Idzie w naszym kierunku. I jest drugi zaraz obok niego. Jest jedno obozowisko. Ale wiesz co, najpierw tych ziomków byśmy ogarnęli. Ja ogarniam tego już. Jeden ogarnięty. O kurde, no Bloody! jaki. No to jest bez sensu. Ty misja na cicho. Nie da się po prostu, bo Kurde. oni. Jednego chce zabić, zaraz drugi się z dupy pojawia. Ta misja jest wyjątkowo ciężka, bo tu nawet nie ma za bardzo. Trzeba się nauczyć robić tu, bo to No. jest inaczej, jak pytają. Jest o wiele inaczej. Dobra, proponuję chyba jednak zrobić to na głośno, a kiedy indziej pobawimy się w robienie misji na cicho. Tak, No, teraz stricte na na Izniku cicho. powinno być spoko. No, teraz myślę, że będzie nawet za łatwo. Za łatwo, no przynajmniej zrobimy. Dobra, to jest drugi obóz, O, zaraz. znalazłem statuetkę jakiegoś Jezusa, czy coś, czy O. jakiegoś No papieża. spoko, dodatko. Papieża Polaka. Papieża. Papież Polak, co? W tych czasach? Dobra, ziomeczki, chodźcie tutaj już walczyć, pomóż mi. Figurka religijna, to jest dobra nazwa. Ty tak O, próbujesz ten, to nie. strzelić w tym Wow, religijnym obozie? plecy! O, Dobra, faktycznie chyba ten lepsza jest jest wyczyszczony, celność. więc chodźmy do tego dalej, bo to nie ma sensu. Ej, podoba mi się ten ulepszony karabinek. Przynajmniej da się trafiać lepiej, łatwiej. Dobra, to lecimy. O Dobra, ja już nie! jestem w obozie. Dobra, już w sumie, już prawie obóz, już dwa obozy wyczyściliśmy w dosyć krótkim czasie. O, teraz na easy pójdzie. Pusta Nic skrzynka. nie było. Ale mam łom jakby co. Apteczka. Nie potrzebuję. Ty, a łom do czegoś jest tu przydatny w tej misji? Bo nie Do, nie, widziałem no łom jest jeszcze. do takich, do otwierania skrzynek. No Czasami tak, są takie, no ale tak, ich nie ale widziałem w jeszcze. sensie nie widziałem też ani jednej takiej skrzynki. Kurde, Nie, jak no to ty na kubek przykład na się otwiera z pierdzielę. łoma przecież, o te. A nie, to jest zwykły No lokomotyw. to jest Zwykły zwykłe, lokomotyw. a ta możesz otworzyć bez. Hubert, lufę Tu jest jedna przegrzałeś, ty! jest jedna Przepraszam. skrzynka z łomem. O, jest. Dobra.
Hubert, ty śmieszku. Dobra, ziomeczki, lecimy tak dalej. Lecimy dalej! Woo! A za na normalu idzie to za łatwo, to mam wrażenie. Oj, to nie przesadzaj. Tak jakbyś grał w PTA pomiędzy Overkillem a Mayhemem. Jest taki duży skok. Pamiętaj z animacji jak ten, jak biegasz na shifcie i klikasz R. A co to jest R? No, reload. Aha, no to nie, ja nie mogę przeładowywać podczas biegu akurat. No nie, ale właśnie to jest taki śmieszny błąd wtedy powstaje. Nie, ja nie mam takiego. Co błędów to jest? Ty flara! Ej, uważaj, to nalot, odsuń się! Ej, flary zgasiłem! Ja no zgasiłem flarę i już nie będzie nalotu. Świecie nalotu teraz. A tak to działa, dobra. No, to może śmiesznie tak działa. Ale kto mi to zasłania? Chyba. Sniper, lewej. Ej, nie ma obozu tym razem tutaj. Gdzieś indziej musi być. A ciekawe, czy jest skrzynka z tym, z rzeczami? Nie, niczego nie ma obozu w ogóle. Nie ma obozu, to nie będzie skrzynki. Pusto, pusto, o, tutaj obok jest zaraz, dobra. Ale jednak to jest nalot, czy nie? Nie ma nalotu. To jest pan pewnie. A, dobra. A, to nalot to pewnie ten, że bomby rzucają. Te bomby, co wcześniej były. No to co ty, ty powstrzymałeś, co nie? Ej, w ogóle mamy plecy, musimy ostrożniej się poruszać, nie możemy tak wychodzić na otwartą przestrzeń. No, faktycznie jest łatwo tutaj teraz. Pusta skrzynka, to tam czarna. No, ale ja tu mam czego jeszcze ten. Bloody, chodź, się leczyć. No. Poczekaj, bo mam tu problem z Niemcami. Kurde, no strzelają we mnie. O, chodź tu, chodź tutaj, biegnij. Jakiś oficer SS chciał mnie rozstrzelać, ty. Dobra, wyleczony jestem. To w tył głowy mi zaczął strzelać z pistoletu. O co chodzi? No ej, to escape drive nie będzie w tym samym miejscu? Jest dużo skrzynek, zobaczcie. Nie wiem. Śmiesznie. Kurde, no po prostu, no nie wierzę! 5 strzałów i ani razu nie trafiony. Dobra, ja potrzebuję trochę amunicji, dajcie mi. W skrzynkach były, nie wiem czy zbieraliście. Cześć, granatem ich rozwalę, śmieszków. Może chodźmy koło tamtej ulicy, bo mi wydaje, że driver będzie raczej przy ulicy. No dobra, ale Tomek, no, potrzebuje amunicji, no przecież nie będę znowu chodzić do skrzynce amunicji była, wiesz? To jest. No nie widzę tu, czy a nie, to jest apteczka. Masz, a nie, dobra. A tutaj, mam tutaj w skrzynce, tu. Tej jednej. Poczekaj, otwieram te apteczki. Amunicja. Gdzie jest? Tutaj, na tyłach. Tutaj taka masz amunicji jedną tonę, ale to jest to taka duża, taka nie wiem. No to taka duża, no to duża akurat, nie? Dobra, możemy iść. Musicie mi mówić, kiedy znajdziecie jakąś amunicję. Dobra. Chodźcie właśnie faktycznie na ten skraj drogi. Przeżył. Bo to może faktycznie być w tym samym miejscu escort. Ale nie wiem właśnie. Wydaje mi się, że będzie bliżej raczej przy ulicy. Może nie z tej samej strony, ale i tak przy ulicy. Dobra, możemy się w tym obozie Flara ukryć, albo... O, Flara, weź mnie. Dobra. Ole wysadzenie, elegancko. Nice. Hubert, Robuch, czemu tam zostaliście? Nie wiem, ale chyba za chwilę padnę. Ale czemu zostaliście tam, jak mieliśmy iść chyba? Nie wiem. A tu umiejętność, Hubert! A nie, ty nie masz umiejętności teraz, dobra. Nie wiem, czy teraz. Robuch, czemu tam zostałeś, jak mieliśmy już iść? Już biegnę. Mam bardzo mało ammo, raczej zginę. Ale słyszysz mnie w ogóle, Robuch? Mam wrażenie, że nie słyszysz tak, mnie. Tak, słyszymy. No, słyszę. Umiejętność odpaliłem i tak walczyłem z tym. Ja w ogóle zapomniałem o mojej umiejętności, tak swoją drogą, o tym celu. Miałem taką, że jestem dużo silniejszy, pewnie niż dobra, pracy. Nie leżę, chodźcie, pomóżcie. Hubert, gdzieś ty poszedłeś? Gdzie ty poszedłeś, nie, Hubert? Myślałem, że będzie apteczka w tych skrzynkach, ale nie było niczego. Osłaniaj. Muszę przeładować, niestety. Uwaga, mamy nalot tutaj w pobliżu. Apteczka i trochę amunicji. Tutaj też apteczka. Uwaga, nalot jest, wycofać amunicja się. Amunicja. Dobra, zaraz, spoko. Będzie raczej niegroźnym. Ej, dobra, ucieczkę mamy tam. Dobra, do ucieczki, ziomeczki. 100 metrów, panowie. Apteczka. O, ty jak złomu otwieramy jakieś. O, duża apteczka, duża ammo. Chce ktoś apteczkę? Tu jest. Ej, ja chcę. Ej, nalot, oberwałem. Podnoszę cię. Od jakiegoś wybuchu czy czegoś, nie wiem co się stało, jakieś beczki chyba. Ła. Czy były duże apteczki? Dobre! Tutaj było. Jest. Dobra, o, ja ją biorę i uciekamy.
Potrzebuję apteczki. Nie, nie możemy biec. Musimy się bronić przed skałami. Chodź tutaj szybko. Tu masz. Biegnijcie szybko, kurde. Dobra, bo tam jest najwięcej typów. Ej, mamy miotacz ogni! Za obozem. O kurde. Dobra, spierniczać. Ej, nie biegniecie, umrzecie. Ciomeczki, biegniecie w samą żyłę przeciwników. Ja się schowałem za czołgiem, ty. Przecież to w życiu by nie przeszło, gdybyście grali na trudniejszym poziomie trudności. Nie, to właśnie u was było bardzo dużo typów. Ja się schowałem między czołgami, to nie było tylu. No. Mam tu skrzynki do otwarcia. Ale to samo amunicją czy z czymś. Nie, życie. Tu masz ammo, Bladeusz, jakbyś chciał. Dobra, teraz już nie ma znaczenia. Wynosimy też mam ammo. Szybko. Dobra, go, go, go! Go, go, go! Pakujemy się. Czekaj, bo ja tu mam jeszcze to. Szybko, Tomek, pakuj się! Nice, mission completed. No i nice. To nie była taka ciężka misja, w sensie... 10 minut tylko zajęło. No właśnie. No w sumie. Super. 6 minut zagrali. To może po prostu połączymy te dwa odcinki w jeden po prostu. To może w tym co jeszcze zróbmy. Cześć, zobaczmy cutscenkę. Pięknie rozegrana misja. Ja chyba najlepszą cutscenkę tam wcześniej miałem, jak sobie wąsa wyrwał. W ogóle nie spoiler. Ale zobaczymy teraz, jaka skrzynka będzie. Ale mamy mało w sumie tych tagów. Tak, tagów mało. No, a 32 to by? Jakaś taka mamy experience. O nie, mam. Po prostu. Nie, dostałem tą drugą skrzynkę jednak. No, dopiero za trzecią skrzynkę są sztabki chyba. A, to widzisz. Ale mam czwarty poziom w ogóle, aż wbiłem. Wow. Ja no, trzeci to... chyba teraz dopiero. Też trzeci. A nie, to czwarty wbiłem, dobra. A ja też czwarty, o. O, jakiś level difference bonus dostaję. Ciekawe. A, bo w sensie, że miałeś niższy poziom i ci dobiło dodatkowo coś, nie wiem. Dobra, ja teraz sprawdzę, co ja sobie mogę ulepszyć. O, jedna z tych. Co ty ten? Sprint. O, mogę sobie obniżyć damage'a, kiedy sprintuję. Ja mam dużo takich sprintowych rzeczy, że zwiększa sprint, to jest dobre. Może podczas sprintu, żeby mniej obrażeń dostawać. 10%. Increasing dobra. Sprint speed. Dobra. No, zwiększyłem sobie. Dobra, ej, to spróbujmy może zrobić teraz misję na cicho, na przykład pierwszą. Nie wiem, czy pierwszą, bo nie wiem, czy trudno, nie wiem, no dużo starzynków jest strasznie. Ja proponowałbym jeszcze kolejną polecieć, naprawdę. Co? Ja proponowałbym kolejną po prostu polecieć. Ale są tylko dwie, to jest beta. No właśnie. No, to jest beta. To co, robimy pierwszą na cicho, próbujemy? No. No możemy. Możemy. Dobra, dawajcie. Robimy pierwszą na normalu, czy na jakim poziomie trudności? Ty, a jakbyśmy wzięli na easy i sprawdzili tak jak to na cicho się robi w ogóle? Dobra, zróbmy na normalu po prostu. A dobra, albo dobra, niech będzie easy, spróbujemy. O, czekaj, magazynek powiększony sobie wziąć, nice. Dobra. Dobra, ziomeczki, to dawajcie. Spróbujemy to zrobić na ten, na easy. Wziąłem easy poziom, pierwszy ten. I zrobimy to stricte na cicho, dobra? Chodźcie. Niech ci będzie. Kombinatorze? Idę, bo chciałem zobaczyć jeszcze no. Wy sobie ulepszyliście jakoś bronię? No tam tylko raz, bo raz mogłem. Ready! Ja już mam celność i magazynek polepszony, więc... No, bo tam dużo trzeba strzelać, co nie? I wtedy możesz tam coś polepszyć. Dobra, pierwsza misja i to chyba też się da zrobić na cicho. Znaczy, nie wiem czy się da, ale spróbujemy. Chyba się da. Nawet trzeba. No właśnie. Nie, że można, tylko trzeba. Trzeba zrobić na cicho, okej. Okay. Nie ma gadania. Dobra. This is it. Pamiętajcie, że z noża można naładować, żeby większe obrażenia zadać. Wybuchowe beczki.
Jest tu ktokolwiek? Halo? Nie, na easy jest chyba łatwiej, jeżeli się mniej. Jest tu. Tam jest jeden. Ale to dobrze, to się przynajmniej nauczymy, jak to się robi. Ale... Ej, ale kurde, wieżyczce jest. Bunkier. No. Ej, wiesz co? Ja bym poszedł na początku do bunkru. Bunkiera, jak się mówi. Bunkra. Ej, bo jak zabijemy tego gościa, to... Zobaczy. Na drugą stronę. Poczekaj, poszedł sobie. Może... Wiesz co, ja bym poszedł do bunkra w pierwszej kolejności, bo chyba się da. Ej, wy też macie tego Riveta zbugowanego? Nie. Ej, to co to zrobił? Jaką on zauważył, nie? Nie, kto, kogo, gdzie? Ale spokojnie, to jeszcze to jest nie... tylko takie ostrzeżenie jakby. No, to okay. jeszcze chyba nic się nie dzieje za bardzo. Chyba nie, oni mają właśnie jakiś taki... Teraz coś się dzieje. Teraz się dzieje. Teraz ciebie Bladi zauważył. Bladi, on ciebie wykrył, do ciebie strzela. Ale jak mógł mnie wykryć? Przecież byłem za ścianą. Ej, bo koleś biegnie do tego. Kurde, no i zablokowali już. A, widzisz. Dawaj, restarto. Głupio, wkurza mnie, że nie ma takiego szybkiego restartu, tylko trzeba do kampa wracać. Wiesz co, tego gościa by trzeba było wyminąć, zabić tych w środku i potem tego. No dobra. Bo oni się na niego patrzą, jest tak średnio. No. Próbowałem zrobić taki shadow, ale kurde, strasznie... O nie, znowu zaczęli u mnie kosić, czekaj, sobie okno zamknę. No, myślę sobie, że może tu jednak trzeba więc bardziej kucać i te bieganie. Bo myślałem, że może tak to działa, wiesz, takie szybkie przekucanie i przelecenie. No właśnie. Dobra, to... ziomeczki. Nie wiadomo, chodźcie szybciutko. Chodźcie. Go. Głupio, bo tutaj ci nie pokazuje kiedy ktoś ciebie widzi. Pokazuje ile ma tam ziomek wykrycia, ale nie pokazuje tak jak w Paydayu na twoim ekranie, że tam masz wykrycie. Jak nie pokazuje? Nie pokazuje. Nie pokazuje. No, że nie pokazuje ci tego na środku ekranu tego wielkiego wskaźnika, tylko po prostu masz ten, musisz patrzeć na ich głowy, nie? Aha, no. No ale to w sumie to wiadomo, że ten, kto jest najbliżej, nie, to go widzi. Dobra, tam. Nie marudźcie, tylko robimy nie marudźcie. No dobra. Stresowo zaczynam. Nie, być cicho. O! Tak. Faktycznie. Jest chyba, tam jest budce. Tam jest budce, widzicie? Kurde, teraz od innej strony zaczynamy. Ej, to on to widzi, no. Musimy go minąć. Nie ma co. Tu mnie nie widzi, za tym nie widzi. Ej, patrz, minąłem go, tu jestem. Chodźcie tu. Ej, się na... Zaczekam, aż on przestanie coś podejrzewać, dopiero wtedy przejdę. Ej, tutaj jest jeszcze. Uważajcie, idzie tak? W tamtej, z drugiej strony idzie. Dobra. O kurdełę, widzi mnie, dobra. Ej, no ej, zobaczył cię. Zauważył cię, Hubert. A na spinie się przebiegałeś? Co ty zrobiłeś, Hubert, że cię zobaczę? No już, już byłem za późno. No Hubert. Ale co zrobiłeś? Za blisko. Był za blisko po prostu. Ej, my wszyscy przeszliśmy, a ciebie zobaczył. A ty przebiegłeś na sprincie, czy jak? Nie, na kontrolku. No to nie wiem. Za blisko chyba był już. No dobra. A za blisko był, bo już ten. Hubert. Bo chciałem poczekać, aż tamten zacznie, przestanie podejrzewać coś i ej, wtedy on od razu był za blisko. Biegniemy do wyjścia, no, wszyscy nie, naraz nie zwiedzajcie musimy. Sobie safe, nie zwiedzajcie, nie zwiedzamy safe room, od razu do wyjścia biegniemy. No nie, to nie tą stronę. A dobra, kupiliśmy C, nice. Iridi. No dobra, najgorzej kurde, nie podoba mi się tak, że to każe nam wrócić i trzeba jeszcze raz ładuje, takie irytujące strasznie. No to beta jest, no to wiesz. Hmm. Pewnie w normalnej grze to już tak nie będzie. Pewnie jest jakaś komenda round restart albo coś takiego. O, soli nie ma. Trzeba być taka komenda. No nie powiem, te misje na cicho są takie dosyć wymagające. Dobra, no podobna sytuacja. Może teraz się uda. Ale teraz mamy strażnika na środku i dwóch mamy. Tego mamy i tego mamy. Ale zwierzyczki dalej patrzy. Kurde. I zwierzyczki dalej patrzy. Ej, uważaj, odsuń się. Tominator. Lol, ej, tu jeszcze jeden. What the fuck? Ale mają obstawę, nie? Ej, ale tutaj brama jest za to otwarta. Ziomeczki. Brama jest otwarta z prawej. Możemy pójść. No dobra. Kurde. Jakie to jest hardkorowe. Czekaj, którędy to się idzie? Aha, tutaj dalej. Tu, odsuńcie się. No nie ma... O, poszli sobie wszyscy chyba, co nie? Tylko dalej patrzę zwierzyczki, nie?
No to trzeba tam, będzie trzeba tam ostrożnie, tutaj ostrożnie też, bo nie wiadomo czy tutaj. Tu jest jeden, za plecami zaraz. No i cię patrzony w tą stronę. No. I tu jest za budką jeszcze. Nie mogę go zaznaczyć nawet. Over there, a fucker. Nie mam pomysłu. Faka? Co? Oni cały czas przeklinają, co nie? Dobra, ten sobie poszedł. Idziemy tutaj? Za samochody? Tędy? Dobra. Czy gdzie? No dobra, tędy. Byśmy mogli. Uwaga, znowu na bunkrze. Kurde. Musimy za ciężarówkę chyba pójść po prostu, tak mi się wydaje. Chyba, że przed bunkrem samym. Ty, a jakbyśmy się tak przekradli tutaj, pod tym? Zobaczcie. Cicho! Uwaga, żółty ma! Dobra. Patrzcie, jestem pod nim, on nie widzi. Ale pamiętaj, że tam ludzie mogą chodzić. Niech żółty spadnie. Bo żółty to jest taki ostrzegawczy, że on jak się zobaczy, to chyba jest ten. Oni są w namiocie. Wyszylone bardziej. W namiocie są. Uważaj, Robuch, żeby tam do ciebie nikt nie przyszedł. Przydałoby się załatwić tego w bunkrze, strasznie przeszkadza. Tylko, że do bunkru się dopiero później idzie. W namiocie jest. Musimy ten namiot minąć. Może się ruszą, zaczekajmy. Ej, jeszcze jeden! Przyszedł. No my jesteśmy za skrzynkami, to ty jesteś najbardziej widoczny. Ja też jestem za skrzynką, wiesz? Aha. Dobra, czekamy jak się ten... To wy musicie chyba iść, nie? No ale właśnie nie za bardzo możemy, bo ten gościu jest, to patrzy na nas zbyt centralnie. No jak nie ma, nie za bardzo byłoby jak przebiec, co nie? Kurde. Myślę sobie, czy jakby wejść na te skrzynki... O kurde. Ej, udało się, patrzcie, wchodzicie na skrzynkę. I teraz tak, o. Co tam na plecach widzi? Dobra, jesteśmy za namiotem. Kurde, bo idzie do mnie jakiś. No to, żeś tak nie, się zatrzymał się. Nie, oni są jednak chyba daleko. Uważaj, poczekaj, tu są kraty. Ej, wy ich zabijecie czy nie? Nie możemy od tyłu wejść do namiotu. Musimy ich minąć, trzeba ich. No musisz minąć ich tak, jak my ich minęliśmy. Zobaczyliście, Robu, chowaj się, chowaj się! No ja się schowałem już. Dobra. Zaczekajcie, nie ruszajcie się. Dobra. Kurde. Wymagające. Nie, i tutaj patrz, i teraz tu w prawo lecimy. Ej, widzą was. Patrzą się, ej, zobaczyli was! Mógł mnie zobaczyć. Ciebie zobaczył, Robów, na plecach. Na plecach cię zobaczył. Jak, który? No tamten. Ten tu. A, dobra. Ziomek, który sobie... Gdzie stałeś? Co, mogłeś iść z nami, Robów, nie? Poczemu tam zostałeś i czekałeś na cudy? Nie, no bo ja byłem odwrócony do niego, nie wiedziałem, że mam kogoś na plecach teraz. No, ale to czyli powstałeś na środku, musisz tak, wiesz, trzymać się ściany. My się cały czas trzymaliśmy ściany na przykład. Znaczy nie, ja miałem jakby, no, na plecach tylko właśnie mógł mi wejść, no i wszedł. Kurde. Dobra, dawajcie szybko. Daj, Hubert. Wygnałem. Ale dobrze brać od wina. No, a co miałem wybrać? A nie, dobra, powaliłem. Dobra. Nieważne. Dobra, jest coraz lepiej tak naprawdę. Jest fajnie, coraz lepiej na micie. Ale nadal jeszcze dużo treningu to wymaga. Powinniśmy wszystkich wykarać i tyle. Ciężko jest tu zabić kogokolwiek, żeby ktoś inny nie zauważył, no bo strasznie dużo... Jest typów, jakbyś nie ma nic do rzucania, że jedyny sposobem, żeby załatwić, to jest podejście. A no mogliby dać takie noże do rzucania na przykład, coś takiego. No. To było całkiem spoko. No, chyba że tu trzeba tak kooperować, że na przykład widzimy dwie osoby, to wiecie, że każdy bierze jednego. Tu, uwaga, tu jest jakichś czterech jest tak. Jest ich od cholery. Ty, ale tu nie ma chyba wieżyczek, z tego co widzę. Ej, schowajcie się, oni sobie muszą poprzechodzać. Ale, schowajcie ale się. Są drzwi pod bunkiem, do tego bunka możemy zejść. Niech sobie nie obraz zniknęło. Niech się rozejdą, bo jestem strasznie blisko siebie. Niech się rozejdą. Na spokojnie. Kurde no. Niech się rozejdą. Bo możemy od razu pod ten bunkier pójść, bo to jest nasz cel. A gdzie jest ten bunkier? No ten tu z prawej.
No dobra, ale nie, poczekajcie, niech się trochę strażnicy prostu. Ja nie mogę, ilu jest. No dzisiaj coś. Zresztą muszą się rozwijać, oni teraz gdzieś pójdą, bo oni robią długie takie ścieżki. Patrz, oni już gdzieś idą gdzieś, te cholery. Oni się po prostu tutaj trzeba chwilę poczekać, bo oni muszą się rozejść i tyle. Kogoś wykrywa. Kogoś wykrywa. Ej! To się wychylił, no. Nie róbcie tak. Kurde. Ej, dobra, część poszła chyba tam. Dwóch. Uwaga, jeszcze jeden tu idzie. No, niech się odwróci ten jeden, może się odwróci i potem pójdziemy tu na prawo, jak się ten jeden odwróci. Jest blisko nas. Może go zabić trzeba. Chyba. Nie, nie, bo tam chyba drugi się opiera. Niech się odwróci lepiej. Wiesz co? Bo to trzeba by ich tak synchronicznie zabić najpewniej. No, ale niech się odwróci. Poszedł sobie ten. Ja nie mogę. Ale nie możemy go zabijać, bo tutaj się gość opiera. I by zobaczył nas. Za dużo jest tutaj ludzi. Ej, ten ci odeszli. Jakbyśmy na prawo przeszli jakoś. Strasznie ciężko. Cienem się patrzy. O, poszedł sobie ten, co się opierał. Tak, ale ten. Ej, kogo zobaczył? Zobaczył kogoś. To Minator ciebie chyba zobaczył. Nie. No, chyba tak. Też przebiegałeś wtedy. No i dupa. Jeszcze... Dupa. Kurde, to jest przerąbane, ja nie wiem po prostu. Nie. Raz mieliśmy okazję, żeby to zrobić, ale wtedy za pierwszym razem mieliśmy taką fajną sytuację, że było praktycznie typa nie było w ogóle. I spokojnie ciężkie dało się to przebiec. No, strasznie ciężkie. A ty to piszesz cały czas na easy, czy na normal? Tak, na easy. To robimy ostatnie podejście? No, zobaczymy. Może trzeba mieć jakieś skille na niewykrywalność, taki wiesz, na wyższym poziomie, może jesteśmy za słabi jeszcze. Może po prostu mam za niski level, nie wiem. No. Muszę jeszcze na tym levelu, to tak nie za bardzo. Może po prostu dopiero beta i nie ma czegoś takiego jak misja na cicho. Nie, no są. No są, tylko że no ciężkie są. Może stwierdzić, że w Paydayu takie łatwe były, to dorobimy takie trudne. Łatwe w Paydayu? No w sumie stosunkowo. No a nie? Stosunkowo te misje to są łatwe. Tak, my jest tutaj na idzie nie ej, dobra, zobaczcie, teraz jest jeden typ. Na Mandał nie robi. No się oparł znowu. Ale może. No to można podejść i mu, wiesz, kosa pod żebro. Ale tam naprzeciwko jest, o tam jest. Ale on go zobaczy, jak tego zabijemy? No nas widzi z tej no, perspektywy. Przeszedł, idzie prosto. To tu chyba za tym pójdziemy, za skrzynkę, za tą. Zwierzyczki no, wszędzie widział. Tutaj na prawo iść? A to tutaj na ten? W tą stronę? A tutaj da się do jakiegoś obozu iść. Aha, dobra, to poszliście. Bo do tego bunkra musimy dojść. A gdzie jest ten bunkier? Do którego? Do tego? Chyba do tego też. Do tego albo z drugiej strony. Uwaga, no ale już tutaj na lewo. Wow! Ziomeczki, ziomeczki, ziomeczki! Co wyście zrobili? Czemu wyście... No po prostu siedzicie bez... Wyszliście na ziomka, który na was patrzy. No bez pomyślunku to zrobiliście. Ach kurde. No, też mam drzwi. Do tego albo teraz... do drugiego bunkra, bo to, żeby no. Te drzwi przejść. A gdzie był drugi, gdzie jest drugi bunkier? No z drugiej strony tego fortrecy. Ale co, do którego mieliśmy iść? Do tego albo do drugiego. A, no ale teraz żeście zrąbali, bo żeście bezpośrednio pod ziomka wyszli. Zero pomyślunku. Kurde wam. No dobra, dawajcie jeszcze raz. No cóż, trzeba próbować, co nie? No. Kiedyś się uda chyba. Dawajcie, ready. Ale no, ale trzeba przyznać, że ciężkie są, jeśli faktycznie... No. Będzie trzeba sobie obczaić jakieś poradniki albo coś, jeśli już ludzie tam ogarniają. Ciekawe, czy już zrobił ktoś misję cicho. Może zrobił już coś. Ktoś na pewno.
Ten początek jest strasznie trudny, co nie? Może gdybyśmy się dostali. Wydaje mi się, że ta misja w lesie jest prostsza na cicho jednak. Tak. Tam, ale też nie, nie wiem, czy jest taka prosta, bo tam masz strasznie duży obszar. No tak, a tutaj znowu masz wąskie przejścia, nie? I z dużą ilością strażników. Ej, tego można zabić. Nie można. Oni tak chodzą chamsko, że kurde, można za bardzo zadźgać. Najgorsze, że zwierzyczek cały czas patrzą. No. Ale jest tylko jeden strażnik, patrz. I tu masz też bunkier. O, jest drugi strażnik. Ej, zobaczył was. Chowajcie się. No, zobaczył cię. Dupa. Dobra, chyba nie ma co. Ten drugi. Chyba damy sobie spokój, co? Dobra, nie ma co chyba. Nie, będzie trzeba jeszcze... Ty, a ciekawe jakby strzelać na przykład z pistoletu, to na jakim obszarze by oni to słyszeli? Myślę, żeby też słyszeli. Pistolet jest głośno. Głośny. No tak, ale też. No dobra, myślę, że nie ma co. Próbowaliśmy. Sobie spokój chyba. Aktualnie sprawa jest z misją cicho jest zbyt ciężka. Może kiedyś jeszcze spróbujemy. O, jak może jak wy widzowie ogarniacie tutaj już jak się robi na cicho, to jakieś tipy nam napiszcie. Dokładnie. A teraz elo. Elo.